Niezwykłe właściwości fusów z kawy postanowił wykorzystać pan Mirek Cierpich, założyciel firmy Ecomiro, która jako jedyna w Polsce wykorzystuje fusy z kawy do produkcji grzybów boczniaków. Pan Mirek wyprodukował unikalne naturalne zestawy do domowej produkcji boczniaków, które firmowane są nazwą Zmieniamy fusy kawowe na boczniaki wyborowe. Wszystko zaczęło się jakieś rok temu, kiedy przeczytałem taki artykuł na jednym z portali internetowych na temat fusów z kawy. Było w nim napisane, że fusy mogą być cennym odpadem, bo zawierają sporo substancji takich przydatnych. I ja zacząłem zgłębiać temat w sieci i w końcu trafiłem na takich dwóch młodych ludzi ze Stanów Zjednoczonych, którzy właśnie na bazie fusów z kawy produkują grzywnię boczniaka. Pierwszym krokiem jest przekonanie posiadaczy tych odpadów do tego, żeby ich nie wyrzucali, tylko żeby odkładali je dla mnie. No później oczywiście muszę, czy trzeba je przywieźć tutaj, no i zaszczepić grzywnią boczniaka. Czyła po jakichś 3 tygodniach, kiedy już worek jest taki, widać taki biały, to znaczy, że już grzybnia jest jakby gotowa do wydania owocników. Boczniaki na samych fusach z kawy nie wyrosną, ponieważ potrzebują trochę celulozy. Można ją dostarczyć na kilka sposobów. Ja akurat tutaj obecnie używam trocin takich drzewnych. Trzeba je wcześniej wysterylizować, żeby zabić w nich grzyby jakby konkurencyjne. Wcześniej robiłem też, zamiast trocin używałem takich zużytych kartonów, nie, bez grafiki, takie czyste kartony, które też oczywiście trzeba było sterylizować. Było z tym trochę więcej problemów, bo najpierw trzeba było potargać jakby na takie mniejsze kawałki, a to jest dosyć czasochłonne. No i miesza się z tymi fusami, szczepi się grzybnią boczniaka na ziarnie. Najważniejsze to jest nie bać się robić coś nowego. I no, przede wszystkim, no, wiadomo, że też trzeba mieć pod kontrolą obawę przed ryzykiem. No, wiadomo, tutaj jest ryzyko, oczywiście trochę pieniędzy w to zainwestowałem. Jak nie wypali, no to będzie strata, no ale coś trzeba robić. No, ważne też jest znaleźć sobie taką niszę, no, żeby nie robić tego, co wszyscy, bo już jak mówił Albert Einstein, największą głupotą jest robienie w kółko tego samego i spodziewanie się różnych rezultatów. Niestety w Polsce jakby popularność boczniaka nie jest jakaś bardzo duża. W porównaniu do pieczarki jest wręcz może nie znikoma, ale dużo mniejsza. Myślę, ale nie jest też tak, że nie jest w ogóle popularny ten boczniak, bo już tutaj mam jakąś sprzedaż. A druga sprawa to za granicą jest to bardzo popularny produkt. Zresztą jestem już nawet teraz w trakcie rozmów z jedną firmą z zagranicy, która jest zainteresowana moim produktem. Myślę, że może coś z tego będzie. Wbrew powszechnym opiniom o tym, że grzyby są mało wartościowym produktem, to już jest od kilku lat, jest to już zresztą jakby obalony mit. Boczniaki są ponoć dosyć wartościowe, jeśli chodzi o składniki odżywcze. Panu Mirosławowi życzymy dalszych sukcesów w rozwoju swojego innowacyjnego biznesu.